Znajdujemy się na terenie cmentarza Brudnowskiego w Warszawie na kwaterze 45N. Jest to jedno z trzech najważniejszych miejsc w stolicy, na którym w latach 40. i 50. chowano ofiary systemu komunistycznego. Obok łączki na cmentarzu Powązkowskim, obok cmentarza przy Wałbrzyskiej na Służewie jest to trzecie najważniejsze miejsce w Warszawie. Celem naszego przyjazdu tutaj na kwaterę 45N jest próba udowodnienia, że znajdujemy się na rzeczywistym polu więziennych pochówków. Udało nam się w ciągu kilku dni działań tutaj na tym obszarze potwierdzić. Istotnie znajdujemy się na polu, gdzie w 1946 roku grzebano straconych w więzieniu na Pradze w Warszawie. Odnaleźliśmy dotychczas szczątki 6 ludzi. Co najmniej 2 z nich ma ślady po katyńskiej metodzie uśmiercania. Nie wiemy, czy nie ma ich więcej, bowiem nie podjęliśmy jeszcze wszystkich szczątków, ale co najmniej 2 z nich zostało uśmierconych strzałem w potylicę z bliskiej odległości. Szczególną chwilą dla nas był moment sprzed mniej więcej godziny, kiedy przy szczątkach jednego ze straconych udało się odnaleźć szczoteczkę, która zawierała wyjątkowe napisy. Imię i nazwisko kobiety, adres, ale był tam także pseudonim, imię i nazwisko więźnia straconego w 1946 roku, Zygmunt Kęska, pseudonim Świt z oddziału AK Orlika. Wyjątkowy moment dla nas wszystkich, dla wolontariuszy, dla pracowników, którzy wiele miejsc już przebadali, ale takiej sytuacji, kiedy więzień jakby przekazuje nam swoją wizytówkę, jeszcze dotychczas nie mieliśmy.